Głównym celem tego spotkania jest to, aby nasi pacjenci oraz osoby uzależnione, które ukończyły inne ośrodki, mieli taką możliwość, aby swoje pasje przedstawić, pochwalić się nimi, zarazić też pacjentów, którzy są u nas w oddziale. Chciałam, aby to spotkanie pokazało osoby uzależnione z innej strony. Ważne jest, aby na osoby uzależnione spojrzeć inaczej. Spojrzeć przez pryzmat tego, że ich trzeźwienie jest trudną drogą. Przez pryzmat tego, że to są bardzo wartościowi ludzie. Że niejednokrotnie zniszczyli w sobie ogromny potencjał, swoją kreatywność, mnóstwo pomysłów, które mieli. Trzeźwienie pozwala na to, żeby można było do tego wrócić, żeby można było to odświeżyć, żeby to odnowić i żeby też być z ludźmi w związku z tym, że dotykają tych najważniejszych swoich rzeczy, jak nie wiem, miłość do koni, miłość do rysunku, do malarstwa. Niejednokrotnie to spotkanie jest też poszukiwaniem tych pasji, poszukiwaniem też odwagi w sobie, żeby można było coś wyciągnąć z szuflady, żeby można było coś innym ludziom pokazać i powiedzieć, ja też potrafię, ja też jestem inny, ja też potrafię z innej strony obejrzeć świat i ludzie mogą też we mnie zobaczyć tą stronę, która jest niejednokrotnie ukryta. Jest też tak, że środowisko osób, które trzeźwią, jest dość zamknięte. Wokół jest alkoholu dość dużo, ludzie piją. Realizowanie tych swoich pasji niejednokrotnie jest związane z piciem alkoholu później. Tu mają taką namiastkę, chociaż taką chwilę na to, żeby można było tą pasję przywieźć, podzielić się z ludźmi, którzy to rozumieją i tak naprawdę dołączyć do innych. Wszystko zawsze w czasie, kiedy piłem, schodziło na drugi plan. Wszystkie moje zainteresowania. Zawsze chciałem mieć dobrej jakości zegarek. To znaczy nie może tyle markowy, co po prostu taki, żeby był wodoodporny, odporny na jakieś tam wstrząsy i ten. Zawsze się czaiłem, ale to parę groszy trzeba za to zapłacić. Gdzie ja wcześniej te pieniądze przeznaczałem na alkohol, tak? I pamiętam pierwszy zegarek, to jest w tej chwili drugi, tak? Który jest, ja z nim śpię, pływam i tak dalej. I ja go mam. Aha, to jak ja potrafię coś takiego, to może coś jeszcze, tak? No i zacząłem się rozglądać za bo ja kiedyś należałem do klubu strzeleckiego i mi to dawało frajdę. Nie sam udział w zawodach, tylko samo strzelanie i cała filozofia z tym związana. Więc kupiłem jedną wiatrówkę. Najpierw chciałem za 100 zł. Jak przyjrzałem się, jak to wygląda ta wiatrówka za 100 zł, to nie, dziękuję bardzo. Kupiłem sobie pierwszą za 600. W tej chwili mam zestaw, za który dałem ponad 3000. Ani razu do głowy mi nie przyszło, żeby po prostu go sprzedać, bo to on jest mój. On mi jest potrzebny. Kiedy mam wolną chwilę, wyjeżdżam za Kołobrzeg. Mam tam teren taki odizolowany, że po prostu, bo trzeba chociaż minimalne zasady bezpieczeństwa zachować. No i sobie strzelam. To jest mój czas, ja odpoczywam przy tym.
rozluźniam się. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, że już kilkadziesiąt miesięcy temu obróciłem swoje życie o 180 stopni, ze względu na to, że moje życie kiedyś toczyło się tylko wokół alkoholu. Alkoholizm czy wejście w alkoholizm, tak, jest to proces. I żeby z tego wyjść, to też jest proces. To nie jest tak, że ja przyjechałem tu na 2 miesiące leczenia i później na rozliczenie co 2 miesiące przyjeżdżam, dostaję dyplom, zakończyłem, jestem i co dalej. To nie tak. To jest dopiero początek mojej drogi. Trzeba mieć gotowość na to, żeby zmierzyć się ze swoimi słabościami. Tu nikt po laury nie przychodzi, tu trzeba po prostu zmienić siebie przede wszystkim, a nie świat. To i wyłącznie zależy ode mnie, jak ja bardzo zdeterminowany jestem do tego, żeby osiągnąć właśnie ten cel, tak? Żeby przestać pić, bo ja już mam dość, ja już byłem na takim dnie, że nie chcę więcej wracać tam. A tu dostaję, otwierają mi się drzwi w Stanominie, bo ja dostaję trzeźwe życie. I tyle. To jest najważniejsze. Moją pasją jest literatura i to literatura w szerokim tego słowa znaczeniu, wszelka, i amerykańska, i współczesna, i klasyka. Ostatnio, przygotowując się do naszego spotkania w Stanominie, zainteresowałem się Tuwimem. Przygotowałem program, w którym będę próbował pokazać Tuwima, jakiego ludzie nie znają, nie z kwiatów polskich, nie z lokomotywy, tylko z innych rzeczy. Poświęciłem temu prawie rok czasu, żeby przygotować do występu tutaj i uważam, że tak sensownie spędzonego czasu nie miałem od lat. Trzeźwienie to jest przede wszystkim inwestycja w rozwój osobisty. I myślę, że ten, kto nie wyszedł z takiego dołka, jakim jest uzależnienia, nie jest w stanie zrozumieć, ile trzeba nadrobić, żeby poczuć się pełnowartościowy, żeby zatrzeć w pamięci złe czasy, złe chwile, złe postępki. Rozwój osobisty gwarantuje, że człowiek jest w stanie godnie i uczciwie żyć.
Jest to forma terapii, jest to, myślę, przeżycie duchowe dla tych osób. Jest to taki czas związany z taką odpowiedzialnością, z tym, żeby się chciało rano wstać, żeby tu przyjechać. Dzisiaj pacjent mówił o tym, że padał deszcz i chciał się wycofać. Jest formą terapii dla pacjentów, którzy są u nas w oddziale, którzy widzą, że ludzie to robią, że dają radę, że można to zrobić, że są ten krok do przodu, że z jakiegoś powodu zorganizowali to wszystko i tak naprawdę chcieli tutaj być. To jest zaraźliwe spotkanie, a myślę, że ma na celu to, żeby ożywić środek, żeby tak naprawdę ludzie byli ze sobą, żeby towarzyszył im jakiś cel i sens tego przeźwienia.